Chwała Bogu. Wiecie, to wszystko, do czego zostaliśmy powołani, to jest coś niesamowitego. To jest tak jak Słowo Boże, sam nasz Pan Jezus mówi, to jest wąska droga. To jest coś naprawdę niesamowitego, do czego zostaliśmy powołani. Wiecie, tak sobie myślałem o naszym właśnie Panu, naszym Bogu. Kogo On wybrał? Kogo On wziął po prostu? Sobie pomyślałem, no kogo ja bym wziął, jakbym potrzebował wykonać jakieś takie trudne zadanie. No my jako ludzie wzięlibyśmy po prostu takich silnych, mocnych, wyszkolonych, konkretnych ludzi. Konkretnych ludzi wszędzie na tej ziemi, gdzie byśmy, można powiedzieć, zaglądnęli, to wszędzie widać właśnie ten kierunek, że jeżeli trzeba zrobić coś konkretnego, to bierze się właśnie tych konkretnych ludzi, wyszkolonych, konkretnych ludzi, zdatnych do danego celu. A widzimy, nasz Pan zrobił zupełnie coś innego. On bierze sobie tych najsłabszych. I właśnie, wiecie, tak doznałem, sam tego doznaję. I myślę, że doznajesz tego ty i każdy z nas tego doznaje. Jak wiele jeszcze sił posiadamy. Właśnie swoich sił, które nie pozwalają nam żyć właśnie tak, jak Pan by chciał. Taki jest właśnie nasz Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. On wybrał właśnie to, co najsłabsze. I dokładnie wtedy, kiedy będziesz bezsilny, wtedy On będzie mógł okazywać swoją chwałę we mnie i w tobie. Kiedy będziemy bezsilni. Tylko wtedy, kiedy człowiek jest w stanie zostawić już po prostu swoje siły, to na czym sam by polegał po prostu, swoją jakąś, elokwencję, swoje jakieś, jakie umiejętności. Jeżeli w tym momencie oprzesz się na tym, jeżeli ja się na tym oprę, to jest od razu porażka, totalna porażka. To jest niesamowite, ale właśnie Bóg chce tych najsłabszych. Najsłabszych. Tych, co już są bezsilni. Wiecie, naprawdę niech Pan daje dla mnie i dla ciebie właśnie takiej bezsiły do tego, by próbować cokolwiek czynić swoimi siłami i swoją mocą. Wiecie, może na początku chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie w sumie Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Dostaliśmy kolejny czas. Tak już wspominałem. Z tego czasu możemy skorzystać albo możemy go zmarnować. Dokładnie stoją przed nami te dwie sprawy. Możemy skorzystać z tego czasu albo ten czas zmarnować. Przed tą sprawą stoisz ty i ja. I Pan będzie chciał do nas mówić i mówi. Do nas tu w tym czasie. Teraz dlatego Nie trwajmy w uporze, poddajmy się Panu, żebym ja się mógł poddawać, żebyś Ty się mógł poddawać, żeby każdy z nas mógł się poddawać właśnie Panu i zmieniać się na Jego obraz i podobieństwo. Tutaj w tym 19 rozdziale czytamy w 9 wersecie, może od 8. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Bracia i siostry, dokładnie coraz bardziej jesteśmy w to wprowadzani, jesteśmy przekonywani właśnie o tym Królestwie Bożym, o tej mocy, która przyszła z nieba, o Jezusie Chrystusie. I czytamy tutaj dalej. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Widzimy tutaj doświadczenie Pawła, ale wiecie, tak sobie pomyślałem ten temat, czy chcę trwać w uporze? Czy chcę trwać w uporze? Czy poddam się temu, co Pan mówi? Czy poddam się po prostu temu i skorzystam z tego, żeby nie trwać w uporze, aby wykorzystać to, co On mówi do mnie i do ciebie. Żeby poddać się temu, żeby to mogło zacząć pracować w tobie i we mnie. Dlatego stoisz dzisiaj przed tym doświadczeniem. Możesz poddać się Bożemu Słowu, ja i ty, albo trwać na swoim, trwać w uporze. Dlatego niech Pan prowadzi nas właśnie w tym kierunku, żeby poddawać się Jemu całkowicie. Polegać już tylko na Nim, nie na swoich siłach. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę to mnie tak zachwyciło, że właśnie nasz Bóg wybrał sobie właśnie to, co najsłabsze. Bądź tym, co najsłabsze. Nie miej sił. Żebyś ty nie miał sił w sobie samym. W swojej mocy, w swojej sile. Bo w doświadczeniu, w jakim teraz aktualnie jesteśmy, to, co się dzieje na tej ziemi, to naprawdę jest wielkie doświadczenie. Diabeł z każdej strony próbuje przecież wniknąć. Czujesz to, ja to czuję po prostu, jak wielkie ciśnienie jest, jak myślowo, jak wszystko próbuje ściągnąć cię tylko z tej drogi, z tego, żebyś tylko poszedł za swoimi pożądliwościami. Wszystko pracuje w tym kierunku. Tylko, chciałoby się powiedzieć, tylko najlepsi, nie właśnie, tylko ci najsłabsi. Tylko ci najsłabsi będą w stanie przejść przez to. Którzy całkowicie będą polegać już na Jezusie Chrystusie, na swoim Panu. Nie ci, co mocni w sobie. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę.
I dobrze, ja to też często powtarzam, ja cieszę się z tego, że mogę tego doznawać. Mogę doznawać tego, że się po prostu nie nadaje do chrześcijaństwa. Po prostu się nie nadaje, bo ja się nie nadaję, ty się nie nadajesz. Tylko Jezus Chrystus, dlatego musimy pozwolić Mu działać w sobie. Chwała Bogu za to. Chciałbym teraz, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, 14 rozdział. 14 rozdział, 16 werset. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Widzimy tutaj też tą właśnie przemowę Pawła, wtedy, kiedy on głosił właśnie Królestwo Boże. I dochodzi do tego miejsca, wypowiada właśnie te słowa. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom, nam wszystkim pozwalał chodzić własnymi drogami. W Jezusie Chrystusie nadszedł czas. On posłał swego syna, kiedy to się skończyło. Kiedy on już nie pozwala. I wiecie, to mnie też tak zachwyca w naszym Panu. To mnie tak bardzo zachwyca, że nie tylko to, że on przyszedł, można powiedzieć tak, jak wielu by przyszło mocarzy, uderzył w stół i powiedzieć: koniec, już koniec, wymagam od was tego, tego, tego i tego. Do dzieła. Ale on posłał swego syna Jezusa Chrystusa. Dał go dla mnie i dla ciebie. Dla nas pogan. Dał swego syna Jezusa Chrystusa, aby już nie chodzić własnymi drogami, aby już chodzić drogami Boga. Chwała Bogu za to, wiecie, że on właśnie to uczynił w Jezusie Chrystusie. Złamał już to wszystko, te jarzmo. I wiecie, pośród tego świata, to tak w tym tygodniu tak bardzo nad tym tak Pan dał mi takie przemyślenia, właśnie pośród tego świata żyć czystym życiem, świętym życiem. Wielu ci powie: nie, to niemożliwe. A w Jezusie Chrystusie jest to możliwe. On sam pokazał to. On sam to pokazał. W tym ciele, w takim jak ja jestem i ty. On żył czystym, świętym życiem. Dlatego skończył się już ten czas. Skończył się czas tych minionych pokoleń. Od momentu Jezusa Chrystusa. Już mamy chodzić drogami. Drogą jedną. Drogą jedną, którą jest Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to. Dlatego w wielkim doświadczeniu jesteśmy. Może jeszcze otwórzmy 1 Piotra list. 1 Piotra, pierwszy rozdział. Od 15 wersetu. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. No wydawałoby się, wiecie, jak ja to sobie czytałem, mówię: Panie, to jest po prostu, wydaje się nierealne. Wydaje się na tej ziemi nierealne. Takie dzieło. Ale On nas nie zostawił samymi. I tak naprawdę Pan położył mi to na sercu. On nas nie zostawił samymi. Dał swego Syna Bóg, Jezusa Chrystusa, aby pomóc nam właśnie, żeby już nie chodzić własnymi drogami, ale żeby chodzić jedną drogą w Jezusie Chrystusie, nie polegając już na sobie samym, na własnych siłach, ale polegając całkowicie na Nim. I w tym momencie, kiedy człowiek może polegać już tylko na Jezusie Chrystusie i polega, nie ma własnych sił, tego sam Bóg dokona w tobie i we mnie. Sam Bóg. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. On tego dokona. Chwała Bogu za to. Naprawdę chwała Bogu za to. Żyjemy w takich czasach, że wielu ludzi trzymających Biblię, wielu ludzi, którzy czyta tę Biblię, już odpuściło. Odpuściło po prostu to doświadczenie. I można powiedzieć, tak jak był w doświadczeniu Paweł, kiedy chodził wtedy, może jeszcze otwórzmy na chwilę Dzieje, 17 rozdział Dzieje Apostolskich. Paweł, kiedy był wtedy w Atenach, stanął na tym Areopagu i zaczął przemawiać i mówić. Mówić właśnie o tym, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. I kiedy dochodzi do tego miejsca, 32 werset: a gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. Widzimy, on doszedł w pewnym momencie do zmartwychwstania. Wiecie, dzisiaj każdy z nas, kiedy dochodzimy do tego właśnie momentu zmartwychwstania, to znaczy już nie życia w śmierci. A co było tą śmiercią? Życie w grzechu. W ciągłym grzechu to była śmierć, która panowała nad wszystkimi ludźmi. I chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, że On przyszedł i dał wolność.
Ja i Ty możemy zmartwychwstać w Nim i zmartwychwstaliśmy po to, żeby żyć już całkowicie, żyjąc dla Boga, nie w śmierci. I widzimy, co tu się dokonuje. Kiedy oni usłyszeli o tym, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy Cię słuchali innym razem. Ilu dzisiaj ludzi, kiedy jest mówione o świętym, czystym życiu w Jezusie Chrystusie, w pewnym momencie albo się naśmiewa i odchodzi, albo mówi, to nie teraz. I dokładnie jesteśmy w tym samym doświadczeniu, dlatego nie puśćmy tego. Nie puśćmy tego, co właśnie dostaliśmy w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Ale korzystajmy z Niego. Jako ci właśnie najsłabsi, niech Pan pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, żebyśmy właśnie nigdy nie pokładali nadziei w swoich siłach. W swoich siłach, ale już tylko w Jezusie Chrystusie. Amen.